stworzony do relacji z Bogiem. W każdym z was jest takie miejsce, którego nie jest w stanie wypełnić nic. Jeżeli nie zapełnisz tego miejsca w sobie Bogiem, to będziesz pewnie próbował znaleźć jakiś zastępnik. Są różne substytuty. Alkohol, narkotyki, rozpasanie seksualne. Ale nawet jeżeli będziesz w cudzysłowie w swoim własnym mniemaniu świetnie się bawił, to to pustkanie zniknie. I za każdym razem, gdy wytrzeźwiejesz, to na placu znowu sobie zdasz sprawę z tego, że ona jest. Jak przyćpasz, a potem przejdzie ten amok, to też zobaczysz, że to chyba nie było to. A może jesteś porządnym obywatelem, który płaci podatki, który nie rzuca papierów na ulicę i próbujesz się spełnić właśnie tym, że jesteś dobry i że możesz być dumny ze swojej postawy. To wszystko to są zastępniki, to wszystko to jest próba zaklajstrowania tej potrzeby miłości Bożej. Tego, że ty potrzebujesz, żeby On był w tobie. Jest nadzieja. Jest dla ciebie nadzieja. Możesz przyjąć Jezusa. Możesz uwierzyć w to, że On zmarł i zmartwychwstał. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli będziesz pokutował ze swojego bezbożnego życia i wpuścisz Go do swojego życia, to ta pustka zostanie wypełniona. To jest jedyna metoda, by ją wypełnić. I nawet jeżeli to, co mówię, wydaje ci się takie naiwne, bo zbyt proste, to wiedz, że Ewangelia jest prosta właśnie dlatego, że Bóg chce, żeby każdy mógł ją przyjąć. Może ją przyjąć mędrzec i może ją przyjąć głupiec. Każdy człowiek, który po prostu się ukorzy i uwierzy w to, że potrzebuje Zbawiciela, bo się przyjrzy swojemu życiu i szczerze stwierdzi, że jest zdobany. Nawet jeżeli wygląda cukierkowo. Każdy człowiek, który się do tego przyzna i każdy człowiek, który się ukorzy przed Bogiem, będzie zbawiony. Pustkę w twoim sercu może wypełnić tylko Bóg. I to się może stać tylko przez Jezusa Chrystusa, dlatego że nie masz możliwości mieć społeczności ze świętym Bogiem, że się nie odmyjesz. A jedynym specyfikiem, który cię może odmyć, to jest właśnie krew. Ta święta krew, która ma na krzyżu. I nawet jeżeli teraz się świeżysz, albo masz przekonanie, że są ważniejsze sprawy, to cię zachęcam, byś, gdy będziesz sam w swoich czterech ścianach, byś się wyciszył, zawołał do tego Boga, byś się upewnił, co jest w twoim sercu, jaka jest jego prawdziwa potrzeba. Dlatego, że nawet jeśli masz pokusę, by zlekceważyć to, co słyszysz, to twoje życie kiedyś się naprawdę skończy, twoje fizyczne życie się naprawdę skończy. Twoja wieczność jest warta tego, by się na chwilę zatrzymać przed tym, co teraz słyszysz. Twoja wieczność jest tego warta. Po prostu sprawdź. Po prostu to sprawdź. Zawołaj go do Boga, jeśli jesteś, jeśli istniejesz. To objaw mi się. Po prostu to sprawdź, ale nie lekceważ tych słów. Dlatego, że to ci może kosztować wieczność. Niebo jest realne, piekło jest realne. Są tylko te dwa miejsca, nie ma nic pośrodku. Ja przyszłam do Boga wiele lat temu i nigdy mnie nie zabił. Miałam myśli samobójcze, miałam depresję. Babrałam się po okultyzmie, dlatego, że to było w moim domu. Wiedziałam zawsze, że istnieje moc. Zawsze wiedziałam, że istnieje moc. Tylko, że miałam do czynienia tylko z tą ciemną stroną mocy. I nie widziałam, że jest alternatywa. I gdy przyszłam do Jezusa, to z moich barków spadły całe tony czegoś bardzo ciężkiego. Czegoś, co mnie po prostu ciągnęło w dół. Ja nie wiedziałam, co to jest, dlaczego tak jest, ale czułam po prostu, że coś niszczy moje życie. I gdy przyszłam do Jezusa, to wszystko spadło z moich barków. Nastąpiła konfrontacja mocy. Tej mocy, którą znałam do tej pory, tej okultystycznej mocy, z mocą, którą jest Bóg, świętą, czystą, piękną. I ten Bóg wyzwolił mnie. Ten Bóg swoją potężną mocą zdjął z moich barków te ciężary, które zostały nałożone przez diabła. I ja zrozumiałam, że to, czym się karmiłam, to były śmiecie. I że przyszłam właśnie do najbardziej fascynującej istoty,
we wszechświecie, do Stwórcy wszystkiego, do Alfy i Omegi, do tego, który jest początkiem i końcem, a tak naprawdę do tego, który był od zawsze i jest na zawsze. I to kompletnie odmieniło moje życie. Bóg jest. Piekło jest realne. Jedyny ratunek przed piekłem dla Ciebie to zawołać do tego Boga, objawionego w Jezusie. Jezus wraca na tę ziemię. Tym razem nie jako baranek Boży. Tym razem nie jako ten, którego ubiczowano i którego zabito. Tym razem wróci jako potężny sędzia, królów Pantanów, święty Bóg. I potrzebujesz przygotować się na ten moment. Jeśli nie obmyjesz się w krwi Jezusa, to po prostu na ten moment nie będziesz gotowy. I życzę Ci, żebyś zdał sobie z tego sprawę teraz, że potrzebujesz pomocy. Bo gdy Jezus wróci, będzie już za późno. Wtedy zostaniesz skonfrontowany ze swoim życiem bez niego. I to magii upadnie. Magii upadniesz w tej konfrontacji. Uczuj Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz zbawiony.